chleb jest... Bez gadaniny, proszę. Powiedz, co z twoim wozem. Żadnych zwrotów. Co to? No hej! Chcesz zrobić zakupy? Świetnie! Hej, Walker, tu na dole! Witaj! No dobra, jaki masz problem? A taki, że Gulo zniknęła. A bez jej informacji jesteśmy jak dzieci we mgle. Jak to? Widzisz, zakłócacz pozwoli ci przejść kontrolę bezpieczeństwa władzy. Ale żeby działał, muszę zsynchronizować go z aktualnym systemem ochrony. Wysłałem Gulo na zwiad i słuch po niej zaginął. Tuż przed twoim przybyciem dostałem to. W końcu jakaś wiadomość. Masz tu Gulo. Namierzyłam starą norę władzy. Mogę chyba użyć łącza, żeby dostać się do ich sieci. Dowiedzieć się, jaki mają system ochrony. Ale nie jest całkiem różowo, Marsz. Po wzgórzach kręcą się ukryci nieśmiertelni. Szukają technologii i ofiar. Nie wychylam się i obserwuję sytuację. Mamy tu plugawego szpiega! Brać ją! To PNOY z nią! Marsz! Ukryci nieśmiertelni to banda chorych gnojów. Torturują ludzi dla zabawy. Potrzebujemy współrzędnych tej nory. I wolałbym nie stracić swojego najlepszego szpiega. Zdradzę ci sekret. Nie są wcale nieśmiertelni. Giną jak wszyscy. Uratuję ją. Powodzenia. I przyprowadź ten zapity kłębek nerwów z powrotem, dobra? Zbliżam się do nory brzutowników. Świetnie. Gulo ma przy sobie Locus. Narzędzie pracy każdego handlarza informacją. Emituje sygnał, który wykryjesz na tej częstotliwości. Całkiem cwane. Hej, jesteśmy.
Gulo, nie żyję, ale wciąż wykrywam sygnał. Musiała połknąć Locusa. Przykro mi, Gulo. Muszę narobić bałaganu. Marsz, dopadli mi ukryci. Nie miałam jak uciec. Jestem zamknięta w bagażniku i nagrywam. Pewnie cię już nie zobaczę, ale musisz wiedzieć, że jesteś chyba jedyną dobrą osobą, jaką znam. W Locusie znajdziesz współrzędne kryjówki władzy. Zrobię, jak mnie nauczyłeś, i go połknę. Mam nadzieję, że mnie nie wybebeszą. Nie wątpię, że namierzysz sygnał, żeby mnie znaleźć. Adios, przyjacielu. Marszal, złe wieści. Znalazłem Gulo. Nie żyje. Szlak. Będzie mi jej brakować. Adios. Do zobaczenia po tamtej stronie, przyjaciółko. Oddała życie za to. Za Locusa. Są na nim współrzędne kryjówki władzy. To ruszaj. Musimy dowiedzieć się, jakiego używają systemu ochrony. Robi się. Przynajmniej jej ostatni zwiat nie pójdzie na marne. Święta prawda. Będzie w tej walce stać u naszego boku. Aktywacja systemów.
Masal, Gulo nie przesadzała. W okolicy aż roi się od ukrytych nieśmiertelnych. To ci gnoje, którzy zabili Gulo. Postaraj się wejść do środka i zdobyć dane, ale uważaj. To banda dupków. Ale są naprawdę twardzi. Załatwię to. Jak mówiłem, są jednak całkiem śmiertelni. Widać, że władza nie korzystała ostatnio z tego miejsca. Myślisz, że to się uda? Uwierz, wiem jak działają. Odmalują kupę złomu na błyski, powiedzą, że to najnowszy model. Znajdziemy sposób, by wydobyć stąd dane władzy.
Marszal, patrzę właśnie na epicką prowizorkę. Ukryci podpięli stary procesor do łącza władzy i radośnie zasysają nim dane z głównej szyny. A więc banda dupków odwaliła za nas brudną robotę. Użyj lokusa, żeby pobrać co tylko się da. To działa. Odbieram dane. Strzał w dziesiątkę. Mamy wszystko o ich systemie ochrony. Zasrane dupki z łazmi. Gdzie byliście, kiedy trzeba było wybić milion nieśmiertelnych? Wracaj tu szybko. Te dane pozwolą mi dokończyć zakłócacz w mgnieniu oka. Projekcie sztylet, czas na pokój. Pędzę! Lubisz rozwalać łby mutkom? Jeśli tak, to radzę ci pogadać z Desdemoną, Cold. Poznałem ją. Barwna postać. Co nie? Naprawdę wyjątkowo wyjątkowa! Witaj. Co tam dla mnie masz, Marszal? Możemy zaczynać? Działa jak cholerne marzenie. Dzięki tobie i poświęceniu Gulo. Mamy w pełni funkcjonalny, gotów do akcji zakłócacz. Dalej, bierz go. To twój nowy, najlepszy przyjaciel. To cacko zabezpieczy cię przed działaniem każdej technologii, którą władza spróbuje uszkodzić twoje systemy. Uwierz mi, przyda się. Ale... I to bardzo ważne, ale wciąż brakuje dwóch elementów układanki. Jeden jest w rękach Lusum Hagar z Wellspring, drugi ma doktor Kwasir.
Zdobądź je wszystkie, a sztylet będzie gotowy, by ranić. Dobra, robi się.